Cześć, dzień dobry, w kolejnym vlogu jest czwartek, godzina 21 i pewnie wyglądam okropnie już teraz, ale cały dzień panowie robili nam tą szafę za mną i tak się mega cieszę, że ona już wreszcie jest. Na pewno wam pokażę później jakąś tam organizację i takie tam rzeczy, ale wreszcie mamy szafę właśnie na kurtki, buty i to jaką wielką, zobaczcie. Cała ta przestrzeń pod schodami to jest właśnie szafa i nawet tam u góry jeszcze mamy taką szafkę, powiedzmy. Więc mega się cieszę. Było bardzo trudno tutaj to zrobić, bo trudno było wymierzyć. Tutaj jest taki dziwny, jakby wiecie, kawałek nieformatowy, ale jak widzicie, no w środku jest niepomalowane, wiadomo, tam jest jakaś skrzynka, ale no tutaj będę miała dosyć sporo miejsca na płaszcze, a tu w tej mniejszej szafie na buty. W ogóle takie fajne gałki wyczaiłam, zobaczcie, to jest biała dynia, więc jutro jak będę miała wszystko poukładane, no to też wam oczywiście pokażę. I ci sami, ta sama ekipa nam zrobiła takie lamele tutaj z lustrem i tam też, jak właśnie może taki tip dla was, jak macie podobny problem, tutaj mieliśmy od samej góry do dołu jakieś takie różne rzeczy, to była skrzynka, to była też jakaś rura, jak widzicie wszystko jest zabudowane, nie widać nic, ale te lamele można otworzyć, więc do skrzynki można się normalnie dostać. Więc tak, za mną drzwi do łazienki. Ale się mega cieszę z szafy. Także pewnie jutro już, bo dzisiaj jestem po prostu padnięta po całym dniu kolejnym znowu. Takim powiedzmy ala remontowym. Pokażę wam na pewno, jak będzie w środku w szafie zorganizowane. Hej, witam się z wami już kolejny dzień i dzisiaj słuchajcie, lecę na EkoCuda, bo nareszcie są EkoCuda w Warszawie. Także mega się cieszę. Zaraz wychodzę, muszę już właściwie lecieć. Mam na sobie nową sukienkę, którą udało mi się dorwać w ciuchu. Bardzo lubię takie sukienki kobiece. Także lecę, a organizację szafy pokażę wam później. No i na pewno też pokażę wam, co mi się udało kupić na EkoCudach. Także do zobaczenia później. A jeszcze słuchajcie, założyłam kurteczkę i zaraz wezmę moją białą torebkę z Pinko. No i lecę. Może wam zrobię też jakieś przebitki z targów. Nie wiem, będzie to nie wiem. Ja to teraz chcę połowę, Adam. Jestem już z powrotem w domu. Mało co ponagrywałam i tak jestem średnio z tego zadowolona, więc pewnie tylko widziałyście jakąś taką bardzo krótką przebitkę, ale pokażę wam po prostu, co kupiłam, bo no, obłowiłam się i mam naprawdę dużo tutaj fajnych rzeczy. Dużo rzeczy, które i tak planowałam zamówić, a żeby już tam nie płacić za przesyłkę, no i plus zawsze na EkoCudach te marki robią zniżki, no to wiadomo, to była dobra okazja, żeby wszystko to, co planowałam, kupić. I zacznę może od tych rzeczy, które faktycznie poszły zgodnie z planem. I to są kosmetyki Slavia. Ja chciałam po pierwsze włączyć sobie jakieś fajne serum z witaminą C, które mogłabym używać na dzień. I zastanawiałam się między Sanel a właśnie Slavią, ale w końcu postawiłam na Slavię. No i mam tutaj właśnie to serum witaminowe, serum olejowe. No pani, która mi to serum sprzedawała, powiedziała, że jest to serum też do stosowania na dzień. No i tak naprawdę zobaczę, czy będzie mi podchodziło na dzień, czy nie. I jest to serum właśnie z 3% witaminą C w formie stabilnej, witaminą E, też olejem arganowym, to jest antyoksydacja i regeneracja, więc to jest to serum, które wiele, wiele dziewczyn poleca, także zaraz sobie zobaczę. No i też wzięłam krem ze Slavii, który pięknie pachniał i tutaj wahałam się znowu nad kremem z witaminą C, ale ostatecznie stwierdziłam, że biorę ten peptydowy, też trochę tak właśnie właścicielka marki doradziła, ponieważ chciałabym wprowadzić więcej składników aktywnych do swojej pielęgnacji. No i tutaj jak znalazł właśnie ten krem będzie w połączeniu z tym serum z witaminą C, bo tu są peptydy, ale jest też bakuchiol, jest peptyd argileriny, o którym jak oglądacie więcej takich kanałów naturalnych, to na pewno słyszałyście, bo to jest taki dosyć mocny składnik przeciwzmarszczkowy i też ceramidy. Więc wydaje się super ten skład. Także kolejna rzecz. I za te dwa produkty zapłaciłam jakoś 250 zł, więc zniżka, nie pamiętam dokładnie, chyba minus 20% była, także spoko. I teraz pokażę wam dalej. Tak patrzę, mój kot się tutaj bawi obok i chyba już wiem, w jaki sposób mój kwiatek tutaj
spadł. Mój kod jest tu na dole. No właśnie, a ostatnio wróciłam do domu i ta monstera tutaj leżała na ziemi, także już chyba wiem, w jaki sposób się to stało. No dobra, lecąc dalej, na pewno z takich planowanych zakupów to są kosmetyki z Lapside. I mi się podobało to serum, Azelo Cherries Serum, które jest co prawda dedykowane do skóry tłustej, mieszanej i tak dalej, ale słuchajcie, tu jest skwalan, tu są fermentowane proteiny ryżowe i wiele, wiele jeszcze innych składników. Myślę, że moja skóra pokocha to serum, patrząc tak po składzie. No i co? Jest też kwas azelainowy, ekstrakt z wiśni, sfermentowana woda ryżowa właśnie jest. Ma rozjaśnić przebarwienia, stabilizować wydzielanie sebum, normalizować. Bardzo wielozadaniowe. Myślę, że będzie świetne i dla mnie, i dla Adama, więc wzięłam. I w ogóle pokażę Wam opakowanie, bo są piękne te opakowania. Zobaczcie na to. Tak jest właśnie różowe. Mega. To około 100 wykosztowało i z tej samej marki wzięłam spontanicznie maseczkę. Zastanawiałam się nad tym kremem Perilla, ale stwierdziłam, że najwyżej sobie go domówię, jak serum się sprawdzi. I wzięłam maseczkę Sally Clay Mask, która jest gotową maską z glinką, ale też właśnie taką detoksykującą. Tutaj oprócz samej tej glinki, no to jest też kwas salicylowy, ekstrakt z grejpfruta i różne związki mineralne. Myślę, że fajne to będzie. I powiem Wam, że pomimo, że mam skórę normalną i rzadko, bardzo rzadko mi się zdarzają wypryski, to moja skóra też potrzebuje oczyszczających produktów. I jak patrzę na swoje pory, to mam wrażenie, że z jakiegoś powodu jest gorzej niż było. Być może to stres, może też ostatni taki tryb życia, więc postanowiłam też postawić na takie kosmetyki. Lecąc dalej, słuchajcie, kolejne rzeczy. Mam tutaj Norskin i tego już nie planowałam, chciałam sobie kupić jakiś dobry krem. Padło akurat na Norskin, miało ogromną promocję, bo było minus 50% i w końcu wzięłam tylko krem, żałuję, że nie wzięłam jeszcze serum, no ale nie wiem, kiedy ja to zużyję, jeszcze coś tam mam otwarte, zresztą u góry i w ogóle w zapasach. Norskin to jest marka norweska i to jest chyba jedyna niepolska marka, z której zrobiłam dzisiaj zakupy. I to jest krem ze skwalanem, nacynamidem i jakimiś różnymi olejkami. Wegański, naturalny, też tutaj z bardzo fajnym składem. Także to jest akurat krem dzienny, ale sobie go przetestuję. Może i na noc będzie też dla mnie akurat fajne. Więc to jest to. Lecąc dalej, mam z Senel krem SPF, który i tak chciałam wypróbować i dzisiaj był oczywiście na promocji, za chyba 105 zł go kupiłam. I słuchajcie, po testach zdecydowałam się na krem z tintem. Jak wiecie, w zeszłym roku, jak mnie oglądacie, uwielbiałam krem z Rossmana, ten taki z Fluffa, z pigmentem. On był super i miałam zamiar kupić go drugi raz na to lato, żeby nie musieć już wtedy podkładu używać, tylko wtedy tak szybko, wiecie, macie dwa w jednym, potem jakiś oczywiście korektor i puder, no ale już to jakby podkładu w ogóle wtedy nie kładę. Ale postanowiłam to Sanel wypróbować, zwłaszcza, że słyszałam mnóstwo bardzo pozytywnych opinii, więc mam to Sanel. I dalej idąc, kolejne rzeczy, to może tak. Bide Sky Girl. Coś tam już kiedyś z tego Bide Sky Girl testowałam i stwierdziłam, że podejdę sobie teraz na stoisko i zobaczę, co mają, i parę rzeczy kolejnych znowu kupiłam. Znowu była też tutaj oczywiście promocja minus 15%, serum minus 50%, jeżeli kupiło się krem. Ja kupiłam krem, moja ciocia kupiła sobie serum, więc w sumie fajnie. I ja wzięłam krem Agent White James White. Rozświetlający krem, który właśnie też ma być na przebarwienia, ale w ogólnie też właśnie rozświetlający. On ma znowu tutaj witaminę C, etylowy kwas askorbinowy, witaminę B, czyli nacynamid, ekstrakt z cytryny, z cebulek trawy afrykańskiej, z drzewa tara, z morwy białej, olej sezamowy, olej ryżowy, olej babasu, ekstrakt z wieciokrzewu japońskiego i tu jeszcze wiele innych antyoksydantów, ale tak tutaj na szybko czytając, to jest to tak. Więc jak widzicie, dużo fajnych takich zmiękczających olejowych składników, ale też dużo fajnych składników aktywnych. Więc tutaj mam tego Jamesa White'a. Faktycznie słyszałam dużo pozytywnych opinii o nim i on jest na dzień i na noc, więc fajnie. Lubię, jak krem jest na dzień i na noc. Więc to jest to. O Jezu. I mam też tutaj masło do ciała. Miało fajną konsystencję, piękny zapach. Właśnie Bide Sky Girl ma takie bardzo ładnie pachnące rzeczy. Co, kicia? Co? O co chodzi?
Zaraz się tobą zajmę. I tutaj mam to masło o zapachu, słuchajcie, Sweet Life, które jest właśnie takie słodziutkie. A dostałam też taką próbkę, ale zobaczcie, jaka ta próbka jest duża. Również musu do ciała, ale o zapachu Wild Forest, który podobno pachnie jak któraś tam bohaterka z Wiedźmina. Nie pamiętam, która, nie oglądałam, nie czytałam niestety, ale jak jarają was takie rzeczy, no to mówię. I zapachy mają piękne. Kiedyś miałam krem do rąk, akurat mi tak chyba średnio ten zapach przypadł, ale wiem, że oni się specjalizują w takich właśnie pięknych zapachach do rzeczy, do ciała. Lecąc dalej, czy mam coś jeszcze do twarzy? Tak, mam jeszcze jedno serum i to jest, co to za firma właśnie? The Conscious M9. Aha, dobra, firma Bioven, chyba, tak mi się wydaje. Zobaczcie, mało dla mnie znana i oni niedawno weszli też do Heba. I tutaj kosmetyki były bardzo tanie, bo na przykład to serum było za 25 zł, więc właściwie to tutaj cena jest bardzo niska i ja to kupiłam sobie na tych ekocudach. No, zobaczymy, co to będzie. To jest z kwasem chyba glikolowym, tak? Nacynamidem aloesem do normalnej i tłustej skóry. To ma być takie delikatnie złuszczające. Także jestem bardzo ciekawa. Mieli też mocniej złuszczające rzeczy, ale ja cały czas uważam, że jestem jeszcze w tej fazie początkowej, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwasy. Więc wzięłam sobie to delikatniejsze serum za 25 zł. No to naprawdę jest malutka cena w porównaniu do tego wszystkiego tutaj. Fajne takie opakowanka i jak coś, to oni właśnie są w Hebe. I z tego tak samo wzięłam żel pod prysznic z aloesem. Hydrolatem z aloesu i ekstraktem aloesowym, bo bardzo ładnie pachnie, o 15 zł, ja mam mega suchą skórę, więc zawsze jednak te żele zwracam uwagę na to, co tutaj się dzieje w składzie i miałam okazję coś takiego przetestować. Mam także coś ciekawego spoza rzeczy do twarzy i to jest mgiełka do pościeli i pomieszczeń, manufaktura lawenda o zapachu lawenda i wanilia. I tutaj w zeszłym roku i jeszcze na poprzedniej edycji to, słuchajcie, testowałam kosmetyki z manufaktury lawendy, jakieś sole i tak dalej i są cudowne. Są cudownie, pięknie pachną, nie są drogie, więc jak lubicie takie zapachowe, jakieś olejkowe też peelingi i tak dalej, to wejdźcie sobie na stronę. Naprawdę nie są te produkty drogie. Oczywiście milion próbek, jakichś tam krówek i tak dalej, każdy to daje. No i jeszcze nawet byłam na takim stoisku jedzeniowym, Niebo w Gębie się nazywa. Taka marka. No i wzięłam majonez z bazylią, co było dosyć głupie, bo ja nie jem majonezu. Ale muszę wam powiedzieć, że po prostu jak testowałyśmy smaki, no to był pyszny, więc wzięłam go tak pod wpływem chwili i dopiero później, dopiero teraz tak naprawdę sobie uświadomiłam, że przecież tak naprawdę nie jem majonezu. No ale jak już go mamy, no to na pewno Adam go do czegoś wykorzysta. Adam czasami robi burgery z majonezem, więc na pewno do czegoś tam pójdzie. 30 zł to jest cena jednej rzeczy u nich na stoisku, więc sporo. Nawet nie wiem, czy to była jakaś zniżka, czy regularna cena jest wyższa, niestety nie wiem. Ale mają mnóstwo przepysznych rzeczy, mają też majonez z mango, bardzo dobry. No i wzięłam też marakuja kurt, czyli po prostu chyba powidła. To są i też były właśnie bardzo, bardzo dobre. Więc wzięłam jeszcze to. I to wszystko, jeżeli chodzi o te ekocuda. W sumie jestem zadowolona, bo wzięłam większość rzeczy z tego, co chciałam. Chociaż wiadomo, mogłam sobie jeszcze coś do włosów kupić i tak dalej, ale i tak, słuchajcie, tutaj kupę kasy za te rzeczy zapłaciłam, więc myślę, że wystarczy do testów. No i tak, słuchajcie, uwielbiam ekocuda, uwielbiam na nie chodzić i bardzo wam polecam, jeżeli tylko macie okazję, u was w mieście są. A jeżeli nawet nie, jeżeli jesteście z małej miejscowości, to ekocuda też odbywają się online co roku przynajmniej 2 razy. A wydaje mi się, że nawet częściej, że są tak mniej więcej co kwartał i wtedy po prostu oni na Instagramie puszczają, jakie marki biorą udział i jakie macie zniżki. Wtedy macie okazję, żeby wypróbować takie marki jak na przykład Senel albo jak na przykład właśnie Slavie, gdzie no nie są to tanie marki, więc bardzo wam polecam. I nareszcie pokażę wam, jak zorganizowałam sobie tą szafę, bo jest prawie że gotowa. Wczoraj w dużej mierze po prostu sobie odpoczywałam, czytałam, odpoczywałam, bolała mnie głowa, ale zrobiłam też paznokcie.
I to są moje samodzielne, samodzielnie przedłużone. One nie są bardzo długie, ale po prostu zawsze sobie wzmacniam, bo mam bardzo słabe swoje paznokcie. No i słuchajcie, jest naprawdę już nieźle. Idzie mi coraz lepiej, także jestem zadowolona. No a w szafie też sobie właśnie wczoraj poukładałam. I tak, ta część jest na kurtki, ta część na buty. Jeżeli chodzi o kurtki, no to tutaj dużego wyboru, że tak powiem, nie mam. Jeszcze jakieś kurtki mam na poddaszu w paczce, ale to są zimowe. Więc jeszcze tamte kurtki będę chciała ściągnąć, no i właściwie one cały rok mogą tu wisieć, bo jak widzicie, ja mam tu naprawdę dużo miejsca i tutaj jest mega dużo luzu. Ja je sobie tutaj po prostu tak, wiecie, rozłożyłam, ale tu jest jeszcze dużo, dużo miejsca, więc pewnie sobie będę je przechowywała po prostu tutaj przez cały rok, zwłaszcza, że dla gości będę mieć osobne, no, a ty już do szafy. Będę mieć osobny w ogóle wieszak, który jeszcze nie jest powieszony. To jest ten właśnie wieszak z drewna mango, który Wam pokazywałam w holu z rzeczami do domu. A w drugiej szafie też mam, kurczę, mega dużo miejsca. Tu sobie zrobiłam jakieś rzeczy, jakieś szaliki, czapki, tam chyba jedne buty jakieś stoją. Ale zobaczcie, tu są trzy rzędy. Trzy rzędy i tych półek jest trzy. Tutaj przydałby mi się mega organizer z IKEA, żeby te buty stały jedne na drugim, to miałabym jeszcze więcej miejsca. No i na dole zrobiłam sobie pudła, gdzie w jednym pudle będę miała takie rzeczy do butów, a w drugim coś na pewno się wymyśli. Ono jest puste jeszcze, ale wiecie, coś się wymyśli. Tam też mam w ogóle dużo miejsca jeszcze, więc jakby mi przybyło butów, to jest gdzie chować. No i plus mam jeszcze szafkę na buty, która będzie w korytarzu. No jeszcze mam tu u góry szafkę, w której też nie ma nic, jest pusta. Więc miejsca troszkę tutaj jest, z czego się bardzo cieszę, że wreszcie będę miała te kurtki zorganizowane tak jak trzeba, a nie, kurde, wiecie, będę się tłoczyć z tym wszystkim, więc bardzo się cieszę. I to wszystko w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mimo że był chyba trochę monotonny, bo pokazywałam Wam głównie szafę, eko cuda i tak dalej, ale właściwie tyle się u mnie działo w ten weekend. Ja wczoraj naprawdę leżałam prawie że bez życia, mega zmęczona, z bólem głowy i tak dalej. W piątek byłam tylko na moim nowym rowerze w miejscowości obok, bo jestem w ogóle sama, bo mój mąż, słuchajcie, pojechał na kawalerski, więc jestem sama w domu, a że kupiłam sobie niedawno rower, to sobie pojechałam. I tak naprawdę to miałam bardzo taki spokojny weekend, ale mega się cieszę, że eko-cuda się udały i właśnie jeszcze może widzieliście na przebitce, że byliśmy w tajskiej restauracji Cool. Cool się pisze, ale znaczy dobre jedzenie, ale chyba bywałam w lepszych tajskich w Warszawie. Natomiast no generalnie jestem mega zadowolona z zakupów i tak kończę tego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych.